Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Rozpoczynamy audiencję środową, którą rozpocznie Ojciec Święty znakiem Krzyża Świętego. Przygotujmy nasze serca do przyjęcia Jego słowa i błogosławieństwa. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pokój Pański niech będzie z wami wszystkimi i z Duchem Twoim. Na początku czytamy, jest fragment Ewangelii, będzie odczytany w kilku językach, również w języku polskim. Posłuchajmy. Una misura buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi in cambio. Parola del Signore. Lode a Dio Cristo. De l'Évangile selon Saint Luc. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Parole du Seigneur. A reading from the Holy Gospel according to Saint Luke. Be merciful, even as your Father is merciful. Judge not, and you will not be judged. Condemn not, and you will not be condemned. Forgive, and you will be forgiven. Give, and it will be given to you. Good measure, pressed down, shaken together, running over, will be put into your lap. For the measure you give will be the measure you get back. The Gospel of the Lord. Thanks. Praise to you. Lesung aus dem Lukas-Evangelium. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Richtet nicht, dann werdet auch ihr nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht, dann werdet auch ihr nicht verurteilt werden. Erlasst einander die Schuld, dann wird auch euch die Schuld erlassen werden. Gebt, dann wird auch euch gegeben werden. Ein gutes, volles, gehäuftes, überfließendes Maß wird man euch in den Schoß legen. Denn nach dem Maß, mit dem ihr messt, wird auch euch zugemessen werden. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Evangelio según San Lucas. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante, pues con la medida con que midiereis, se os medirá a vosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Leitura do Evangelho de São Lucas. Sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e ser-vos-á dado. Uma boa medida, cheia, recalcada, transportante, será lançada no vosso regaço.
a medida que usardes com os outros, será usada convosco. Palavra da salvação. قراءة من إنجيل ربنا يسوع المسيح بحسب القديس لوقا. كونوا رحماء كما أن أباكم رحيم. لا تدينوا فلا تدانوا. لا تحكموا على أحد فلا يحكم عليكم. أعفوا يعفى عنكم. أعطوا تعطوا. ستعطون في أحضانكم كيلا حسنا مركوما مهزهزا طافحا لأنه يكال لكم بما تكيلون. كلام الرب. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane. Miarę dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie. Oto słowo Pańskie. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Drodzy bracia i siostry, dzień dobry. Ci soffermiamo oggi sulla quinta beatitudine. Zatrzymamy się dzisiaj przy piątym błogosławieństwie, które mówi: błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Jest w tym błogosławieństwie pewna cecha szczególna. Tylko w nim przyczyna i owoc szczęścia są ze sobą tożsame. Ci, którzy pełnią uczynki miłosierdzia, znajdą miłosierdzie. Dostąpią miłosierdzia. Ów temat wzajemności przebaczenia jest obecny nie tylko w tym błogosławieństwie, ale wielokrotnie się powtarza w Ewangelii. Jakże mogłoby być inaczej? Miłosierdzie jest sercem samego Boga. Jezus mówi: nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Zawsze ta wzajemność. A list świętego Jakuba stwierdza, że miłosierdzie odnosi triumf nad sądem. Ale przede wszystkim w modlitwie Ojcze Nasz modlimy się: przebacz nam nasze winy, jako i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. I ta prośba jest jedyną, powtórzoną na końcu. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień. Istnieją dwie rzeczy, których nie można od siebie oddzielać: przebaczeniem innym i to, które otrzymujemy. Ale wiele osób przeżywa trudności, nie potrafi przebaczyć. Często wyrządzona krzywda jest tak wielka, że przebaczenie wydaje się jak wspinanie na bardzo wysoką górę. Ogromny wysiłek. Niektórzy mówią: nie można, nie da się. Ten fakt wzajemności miłosierdzia wskazuje, że musimy odwrócić perspektywę.
Ale o własnych siłach nie damy radę. Potrzeba dodatkowej łaski, o którą trzeba prosić. Jeśli bowiem piąte błogosławieństwo obiecuje, że dostąpimy miłosierdzia, a w Ojcze nasz prosimy o odpuszczenie naszych win, to oznacza, że zasadniczo jesteśmy dłużnikami i potrzebujemy dostąpienia miłosierdzia. Wszyscy jesteśmy dłużnikami, wszyscy. Wobec Boga, który jest tak bardzo hojny, oraz wobec braci. Każdy wie, że nie jest ojcem ani matką, jakim powinien być, małżonkiem czy żoną, bratem lub siostrą, jakim powinni być. Wszyscy jesteśmy dłużnikami w życiu i potrzebujemy miłosierdzia. Wiemy, że nawet jeśli nie popełniliśmy zła, to zawsze czegoś brakuje dobru, które powinniśmy uczynić. Ale właśnie to nasze ubóstwo staje się siłą, by przebaczać. Jesteśmy dłużnikami. I jeśli, jak usłyszeliśmy na początku, odmierzą nam taką miarą, jaką my mierzymy innych, to wówczas powinniśmy poszerzyć tę miarę i wybaczyć winy, przebaczyć. Każdy musi pamiętać, że potrzebuje przebaczenia i przebaczenia, cierpliwości. Oto tajemnica miłosierdzia. Przebaczając drugiemu, otrzymujemy przebaczenie. Zatem Bóg nas uprzedza i przebacza nam jako pierwszy. Otrzymując Jego przebaczenie, my z kolei stajemy się zdolni, by przebaczyć innym. Tak więc nasza nędza i brak sprawiedliwości stają się okazją do otwarcia się na Królestwo Niebieskie, na większą miarę, miarę Boga. Miarę Boga, który jest miłosierdziem. Skąd pochodzi nasze miłosierdzie? Jezus powiedział nam, bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Im bardziej przyjmujemy miłość Ojca, tym bardziej miłujemy. Miłosierdzie nie jest jednym spośród wielu wymiarów, ale stanowi centrum życia chrześcijańskiego. Nie ma chrześcijaństwa bez miłosierdzia. Jeśli całe nasze chrześcijaństwo nie prowadzi nas do miłosierdzia, obraliśmy błędną drogę, ponieważ miłosierdzie jest jedynym prawdziwym celem każdej drogi duchowej. Jest ono jednym z najpiękniejszych owoców miłości. Przypominam sobie, że ten temat był wybrany przez pierwszego podczas pierwszego Anioła Pańskiego jako rozważanie. Bardzo wycisnęło się to na moim sercu, że zawsze jako papież powinienem przekazać przesłanie wszystkich dni, to przesłanie miłosierdzia. I wiem, że tamtego dnia ponieważ zrobiłem reklamę książki, która niedawno wyszła, autorstwa kardynała Kaspera. I wtedy poczułem wówczas, że powinienem jako papież, jako biskup Rzymu dać to przesłanie, miłosierdzie, przebaczenie. Miłosierdzie Boże jest naszym wyzwoleniem i naszym szczęściem. Żyjemy miłosierdziem i nie możemy sobie pozwolić, aby być bez miłosierdzia.
Miłosierdzie to powietrze, którym należy oddychać. Jesteśmy zbyt ubodzy, by stawiać warunki. Potrzebujemy, musimy przebaczać, bo potrzebujemy, by nam odpuszczono. Dziękuję. Wysłuchaliśmy katechezy środowej, a teraz kapłani, spikerzy w różnych językach będą zapewniać Ojca Świętego w imieniu wszystkich pielgrzymów danych języków o bliskości, o modlitwie, w intencji osobistych Ojca Świętego i Jego posługi Piotrowej. Na koniec audiencji odmówione, odśpiewana zostanie modlitwa Ojcze Nasz i Ojciec Święty udzieli błogosławieństwa wszystkim, szczególnie chorym, dzieciom. A teraz streszczenie katechezy w języku francuskim. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. C'est la seule béatitude où la cause est le Drodzy bracia i siostry, pochylamy się dziś nad piątym błogosławieństwem. Błogosławieni miłosierdzie czyniący, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. To jedyne błogosławieństwo, w którym przyczyna i owoc błogosławieństwa są takie same. Ci, którzy miłosierdzie czynią, będą przedmiotem miłosierdzia. Jak mogłoby być inaczej, skoro miłosierdzie jest samym sercem Boga? Przebaczenia udzielonego i przebaczenia uzyskanego nie można rozdzielać. Wzajemność miłosierdzia wskazuje na potrzebę odwrócenia perspektywy. Wszyscy jesteśmy dłużnikami względem Boga, który jest tak hojny, względem naszych braci. A gdybyśmy tak, jak usłyszeliśmy we fragmencie Ewangelii, zaczęli stosować wobec siebie tę samą miarę, jaką stosujemy wobec innych, wówczas trzeba tę miarę rozciągnąć, spłacać długi i przebaczyć. Wszyscy musimy pamiętać, że potrzeba nam przebaczenia i cierpliwości. Przebaczając, uzyskujemy przebaczenie. Oto właśnie sekret miłosierdzia. Otrzymując przebaczenie od Boga, stajemy się zdolni do przebaczania. Miłosierdzie jest sercem chrześcijańskiego życia. Nie ma chrześcijaństwa bez miłosierdzia. To jeden z najpiękniejszych owoców miłości. Boże miłosierdzie jest naszym wybawieniem i szczęściem. Potrzebujemy przebaczać, bo sami potrzebujemy przebaczenia. A teraz Ojciec Święty po włosku zwróci się do pielgrzymów francuskojęzycznych. Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów francuskojęzycznych. Drodzy bracia i siostry, szczególnie w tym czasie Wielkiego Postu, zachęcam Was do przyjmowania Bożego przebaczenia w sakramencie pojednania. W ten sposób Wy sami otrzymacie siłę, by przebaczać innym. Niech Bóg Was błogosławi. Kapłan speaker tłumaczy te słowa na język francuski. Chers frères et sœurs, en ce temps du carême, je vous invite particulièrement à recevoir le pardon de Dieu dans le sacrement de la réconciliation. Vous y trouverez aussi la force de pardonner à votre tour. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking faithful joining us through the media wish to express to you their sentiments of respect and esteem and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the conclusion of the audience, we will recite our Father in Latin. Dzisiejszą katechezę środową Ojca Świętego w języku angielskim. To all children and young people, the elderly and the sick. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis, drodzy bracia i siostry, w naszej kolejnej z cyklu
katechezie na temat błogosławieństw rozważamy obecnie piąte błogosławieństwo. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Jest to jedyne błogosławieństwo, w którym zarówno przyczyna, jak i skutek pokrywają się. Tę wzajemną naturę miłosierdzia można zobaczyć nie tylko tutaj, ale wszędzie tam, gdzie spotykamy miłosierną miłość Boga, ponieważ istnieje nierozerwalny związek między miłosierdziem ofiarowanym a otrzymanym. W Ewangelii Mateusza czytamy: przebacz nam nasze winy, jako i my wybaczamy naszym winowajcom. Zarówno błogosławieństwo, jak i modlitwa pańska pomagają nam zrozumieć, że w istocie to my mamy dług wobec Boga i innych, stale potrzebując przebaczenia z powodu naszych błędów i grzechów. Uznanie naszej potrzeby przebaczenia oraz poszukiwanie i otrzymywanie Bożego miłosierdzia z kolei umacnia nas do wybaczania innym i wskazuje na tajemnicę miłosierdzia. Przebaczać, ponieważ to nam najpierw wybaczono. Miłosierdzie nie jest jednym z wielu aspektów życia chrześcijańskiego, ale stanowi raczej jego prawdziwe centrum. Dziękując Bogu za jego wielki dar miłosierdzia, starajmy się dzielić z naszymi braćmi i siostrami tym pięknym owocem miłości. Pozdrawiam wiernych anglojęzycznych łączących się z nami za pośrednictwem mediów w okresie, gdy kontynuujemy naszą wielkopostną wędrówkę w kierunku Wielkanocy. Dla was i waszych rodzin modlę się o siłę i pokój, które pochodzą od naszego Pana Jezusa Chrystusa. Niech Bóg wam błogosławi. Te słowa wypowiedziane po włosku, kapłan speaker tłumaczy na język angielski. Kolejny język niemiecki. Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache, die über Rundfunk und Internet teilnehmen, bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern sich zugleich ihres besonderen Gebetsgedenkens für ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Życzliwości o modlitwie za Ojca Świętego. Zum Schluss dieser Übertragung beten wir gemeinsam das Vater unser in lateinischer Sprache. Odmówiona zostanie modlitwa pańska. Potem Ojciec Święty udzieli apostolskiego błogosławieństwa. Besonders die Kranken, die Kinder und die älteren Menschen. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Streszczenie dzisiejszej katechezy w języku niemieckim. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Wyjątkowość tego błogosławieństwa polega na tym, że zbiega się w nim to, co czyni błogosławionym z tym, co oznacza być błogosławionym. Miłosierdzie stanie się udziałem tych, którzy praktykują miłosierdzie. Oto prosimy w modlitwie: Ojcze nasz, przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy zawinili przeciwko nam. Przebaczenie, którego udzielamy i to, którego doznajemy, są ze sobą ściśle powiązane. Wszyscy stoimy przed Bogiem oraz przed ludźmi jako ci, którzy zawinili. Nawet jeśli nie popełniliśmy żadnego zła, to przecież mogliśmy oraz powinniśmy uczynić wiele więcej dobra. Zawsze zaś winniśmy uświadamiać sobie, że wszyscy bez wyjątku potrzebujemy przebaczenia i cierpliwości oraz że w takim stopniu będzie nam przebaczone, w jaki my przebaczamy innym. Tutaj przychodzi nam z pomocą Jezus w swoim miłosierdziu. On przebaczył nam, abyśmy potrafili przebaczać sobie nawzajem. Im bardziej będziemy świadomi przebaczającej miłości Ojca, tym bardziej będziemy zdolni miłować. Miłosierdzie nie jest jednym z wymiarów życia chrześcijańskiego. Ono jest jego fundamentem. Nie możemy nie przebaczać, gdyż sami potrzebujemy przebaczenia. Serdecznie pozdrawiam
niemieckojęzycznych braci i siostry. Czas Wielkiego Postu wzywa nas w szczególny sposób do praktykowania miłosierdzia. Dla nas, chrześcijan, jest to sprawa podstawowa. Być na tyle pokornym, aby prosić o przebaczenie oraz być wielkodusznym, aby przebaczać. Te słowa wypowiedziane w języku włoskim kapłan tłumaczy na język niemiecki. Dies ist entscheidend für uns als Christen, dass wir die Demut besitzen, Vergebung zu bitten und die Großherzigkeit, Vergebung zu gewähren. Santo Padre, los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación, również jak poprzednicy w imieniu wszystkich łączących się za pośrednictwem nowych mediów, zapewnię o życzliwości modlitwie za Ojca Świętego, który przewodzi całemu Kościołowi. Tłumaczy również dalszy przebieg audiencji. De modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Queridos hermanos y hermanas. Drodzy bracia i siostry, dzisiaj rozważamy błogosławieństwo, które mówi: błogosławieni miłosierni, albowiem oni dostąpią miłosierdzia. W tym błogosławieństwie łączy się przyczyna i jej owoc. Ci, którzy praktykują miłosierdzie, doznają miłosierdzia. Ten temat wzajemnego przebaczenia jest obecny we wszystkich naukach Pana, a szczególnie w modlitwie Ojcze Nasz, której prosimy: odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Istnieją dwa elementy, których nie można oddzielić: przebaczenie otrzymane i przebaczenie, które się daje. Fakt wzajemności miłosierdzia wskazuje, że musimy zmienić naszą perspektywę. Nie możemy odmówić przebaczenia tym, którzy nas obrazili, jakkolwiek byłoby to trudne, ponieważ musimy pamiętać, że tylko przebaczając innym otrzymamy wybaczenie od Boga. Od Pana uczymy się być miłosierni, ponieważ On nas wyprzedza i przebacza nam wcześniej. I doświadczając w nas Jego przebaczenia, możemy wybaczyć. Miłosierdzie jest w centrum chrześcijaństwa. Jest celem każdej drogi duchowej. To jeden z najpiękniejszych owoców miłości, który czyni nas wolnymi i szczęśliwymi. Serdecznie pozdrawiam wiernych mówiący po hiszpańsku, którzy śledzą tę katechezę przez media. Prośmy Pana, abyśmy w tym szczególnie trudnym momencie dla wszystkich mogli odkryć w nas Jego obecność, która nas kocha i nas podtrzymuje, wspiera, abyśmy w ten sposób nieśli czułość tym, którzy nas otaczają, przez dzieła bliskości i dobra. Niech Bóg was błogosławi. Po języku hiszpańskim, czas na język portugalski. I ponownie zabiera głos w imieniu wszystkich łączących się za pośrednictwem mediów społecznościowych. Pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. No fim, recitaremos o Pai Nosso em latim e depois o Santo Padre concederá a bênção apostólica a todos, com pensamento especial às crianças, aos idosos, aos doentes e atribulados. Leio agora resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. Em português.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. W piątym błogosławieństwie przyczyna i owoc zbiegają się. Ofiary miłosierdzie, a otrzymasz miłosierdzie. Pojawia się ona w modlitwie Ojcze nasz i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Bardzo często jednak nie jesteśmy w stanie wybaczyć. Co robić? Wzajemność miłosierdzia pokazuje, że musimy odwrócić perspektywę. Nie skupiajmy się na otrzymanej obrazie, jakby to była bardzo wysoka góra, bardzo trudna do wejścia i pokonania. Ale uznajmy, że jesteśmy dłużnikami Boga. Nawet jeśli nie czynimy zła, dobru zawsze mamy braki, które moglibyśmy uczynić. Tego jesteśmy dłużni Bogu i innym. A zatem to właśnie nasze ubóstwo przekonuje nas do wybaczania, wiedząc, że jak traktujemy innych, tak będziemy potraktowani. Z tego powodu powinniśmy rozszerzyć tajemnicę miłosierdzia. Musimy pamiętać, że my potrzebujemy przebaczenia. Oto sekret miłosierdzia. Jeśli wybaczamy, otrzymamy przebaczenie. Miłosierdzie nie jest jednym z wymiarów chrześcijańskiego życia, ale jest jego centrum. Nie ma chrześcijaństwa bez miłosierdzia. Właśnie żyjemy dzięki miłosierdziu i nie możemy trwać bez miłosierdzia. Jesteśmy zbyt ubodzy, aby dyktować warunki. Musimy wybaczyć, ponieważ potrzebujemy przebaczenia. A teraz Ojciec Święty po włosku pozdrowi wszystkich łączących się portugalskojęzycznych. Drodzy słuchacze języka portugalskiego, pozdrawiam i zachęcam Was wszystkich na drodze Wielkiego Postu, który jest nam proponowany, choć w nieco inny sposób niż zwykle w poprzednich latach. Ale Bóg, Ojciec Miłosierdzia, wie o tym. Życzę Wam błogosławionej drogi, która pozwoli Wam podążać i naśladować Jezusa, Boże Miłosierdzie, Jego szczególnie Boże Miłosierdzie. I możecie powiedzieć za świętym Pawłem, już nie ja żyję, ale to Chrystus żyje we mnie. Na Was i Wasze rodziny niech stąpi błogosławieństwo Pana. Eis a tradução das suas palavras. A teraz queridos kapłan speaker tłumaczy te słowa na język portugalski. E encorajo no caminho quaresmal que nos é proposto, embora num modo pouco diverso do que era habitual nos demais anos. Mas Deus, Pai de misericórdia, sábio, desejo-vos caminho abençoado, que vos permita seguir e imitar mais de perto Jesus, a misericórdia divina em pessoa. E possais assim dizer, como São Paulo, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Sobre vós e vossas famílias, desça a bênção do Senhor. Po języku portugalskim, czas na język arabski. أيها الأب الأقدس يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية الذين يتابعون هذه المقابلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي التعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا خاصة للأطفال وللمسنين وللمرضى ولجميع الأشخاص الذين يتألمون. ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تكلم قداسة البابا اليوم في إطار تعاليمه حول التطويبات عن التطويبة الخامسة طوبى للرحماء
فإنهم يرحمون، وأوضح أهمية المغفرة المتبادلة التي نجدها في هذه التطويبة، حيث لا يمكن الفصل بين المغفرة التي نقبلها من غيرنا والمغفرة التي نمنحها لهم، ذلك لأننا مدينون بشكل أساسي لله وللإخوة، ونحتاج دائما إلى الرحمة، ولأنه سيكال لنا بالكيل الذي به نكيل للآخرين. لذا أكد قدسته أنه من الأفضل لنا أن نكون أسخياء في تقديم العفو والمغفرة للآخرين، لأن الله سيعاملنا كما نعامل نحن الآخرين. وشرح قداسة البابا أن الله يسبقنا دائما ويغفر لنا أولا، لنصبح بدورنا قادرين على المغفرة. وأنهى قداسته تعاليمه مشيرا إلى أن الرحمة هي مركز الحياة المسيحية. لا توجد مسيحية بدون رحمة، لأن الرحمة هي الغاية الحقيقية والوحيدة لكل مسيرة روحية، إنها أجمل ثمار المحبة. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية للمؤمنين وللأشخاص الناطقين اللغة العربية. Saluto tutti i fedeli di lingua araba. Cari fratelli e sorelle, Dio ci ha aperto la porta della sua misericordia. Pozdrawiam wszystkich wiernych języka hiszpańskiego. Drodzy bracia i siostry, Bóg otworzył nam drzwi swojego miłosierdzia, odkąd zostaliśmy stworzeni. My powinniśmy otworzyć w nas drzwi miłosierdzia wobec wszystkich, ponieważ stąd wchodzi Bóg, aby nam podarować swoje przebaczenie i swoje błogosławieństwa. Niech Pan wszystkich was błogosławi i zachowa was od wszelkiego zła. Te słowa wypowiedziane w języku włoskim przez Ojca Świętego, kapłan, speaker tłumaczy na język arabski. لأنه الباب الذي يدخل منه الله ليمنحنا غفرانه وبركاته. ليبارككم الرب جميعا ويحرسكم دائما من الشرير. Ojcze Święty, wierny w Polsce, wierni w Polsce i w innych krajach, łącząc się za pośrednictwem środków masowego przekazu, pragną złożyć waszej świątobliwości najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Na zakończenie odmówimy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Po jej zakończeniu Ojciec Święty udzieli wszystkim apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Streszczenie katechezy Ojca Świętego. Drodzy bracia i siostry, zastanawiamy się dzisiaj nad piątym błogosławieństwem Pana Jezusa z kazania na górze. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Jest w nim pewna cecha szczególna. Ci, którzy pełnią uczynki miłosierdzia, dostąpią miłosierdzia. Temat wzajemności przebaczenia wielokrotnie powtarza się w pismach natchnionych, gdyż miłosierdzie jest sercem samego Boga. Pan Jezus mówi: odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Zachęca nas, byśmy modlili się słowami: przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. Istnieją dwie rzeczy, których nie można od siebie oddzielać: przebaczenie innym i to, które otrzymujemy. Wiele osób jednak nie potrafi przebaczyć. Doznana krzywda często wydaje się tak wielka, że przebaczenie staje się podobne do wspinania się na bardzo wysoką górę.
Piąte błogosławieństwo wskazuje na tajemnicę miłosierdzia. Przebaczając drugiemu, otrzymujemy przebaczenie. Bóg zawsze nas uprzedza i daruje nam jako pierwszy. Doznając Jego miłosierdzia, my z kolei stajemy się zdolni, by przebaczyć innym. Miłosierdzie stanowi centrum życia chrześcijańskiego. Nie ma chrześcijaństwa bez miłosierdzia. Jest ono jednym z najpiękniejszych owoców miłości. Miłosierdzie Boże jest naszym wyzwoleniem i naszym szczęściem. Musimy przebaczać, bo potrzebujemy, by nam odpuszczono. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi wszystkich Polaków w języku włoskim. Saluto cordialmente tutti i Polacchi. Il tempo quaresimale ci invita a riflettere sul mistero della misericordia di Dio. Ricevendola possiamo imparare il giusto modo di perdonare e di amare i nostri fratelli. La prontezza di perdonare diventi per tutti voi non soltanto un impegno quaresimale, ma sia un atteggiamento costante del comportamento cristiano. Vi benedico di cuore. Oto słowa Ojca Świętego. Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. Czas Wielkiego Postu zaprasza nas do refleksji nad tajemnicą Bożego Miłosierdzia. Otrzymując je, możemy nauczyć się, jak we właściwy sposób przebaczać i miłować naszych braci. Gotowość do przebaczania niech będzie dla Was nie tylko postanowieniem wielkopostnym, ale również stałym usposobieniem w Waszym chrześcijańskim postępowaniu. Z serca Wam błogosławię. Ojca Świętego tłumaczył ojciec Marek Gongalo, franciszkanie. Desiderano esprimerle sincera fedeltà e filiale gratitudine. Na koniec czas dla pielgrzymów, oczywiście tych, którzy łączą się przez środki społecznego przekazu. Kapłan, zapewniając o bliskości modlitwie za Ojca Świętego ze strony wszystkich mówiących w języku włoskim i wytłumaczył, jak przebiegnie koniec dzisiejszej audiencji. Najbliższy piątek i sobotę, 20-21 marca, będzie miała miejsce inicjatywa 24 godziny dla Pana. Jest to ważne w Wielkim Poście spotkanie na modlitwie i przybliżeniu się do sakramentu pojednania. Niestety w Rzymie, we Włoszech, innych krajach inicjatywa ta nie może się odbyć jak zwykły sposób z powodu zagrożenia koronawirusem. Jednak we wszystkich innych częściach świata ta piękna tradycja będzie kontynuowana. Zachęcam wiernych, aby ze szczerością dostąpili do miłosierdzia Bożego w sakramencie spowiedzi i modlili się szczególnie za tych, którzy są poddani próbie z powodu pandemii. Tam, gdzie nie można celebrować inicjatywy 24 godziny dla Pana, jestem pewien, że ten moment pokutny można przeżywać przez modlitwę osobistą. Saluto cordialmente i fedeli di lingua italiana. Con un pensiero speciale per i giovani, gli anziani. Pozdrawiam serdecznie wszystkich pielgrzymów języka włoskiego. Domani festeggeremo la solennità di San Giuseppe. Jutro będziemy obchodzić uroczystość świętego Józefa. W życiu, pracy, rodzinie, radości i bólu zawsze szukał i kochał Pana, zasługując na pochwałę Pisma Świętego, które ukazuje go jako człowieka sprawiedliwego i mądrego. Wzywajcie go zawsze, szczególnie w trudnych chwilach, i powierzajcie swoje życie temu wielkiemu świętemu. Przyłączam się do apelu biskupów włoskich, którzy w tej nagłej potrzebie zagrożenia zdrowia
ogłosili moment wspólnej modlitwy za cały kraj, każda rodzina, każdy wierny, każda wspólnota religijna. Niechaj wszyscy zjednoczą się duchowo jutro o 21:00, odmawiając różaniec, tajemnicę światła. Ja wam towarzyszę. Maria, Matka Boża, uzdrowienie chorych, niech prowadzi nas do promiennego i przemienionego oblicza Chrystusa i do jej serca, do której go zwracamy się w modlitwie różańcowej pod miłosiernym spojrzeniem świętego Józefa, opiekuna świętej rodziny i naszych rodzin. Niech święty Józef chroni nasze rodziny, szczególnie chorych. I osoby, które opiekują się chorymi. Lekarze, pielęgniarki, wolontariusze, którzy ryzykują swoim życiem w tej posłudze. Pater noster, Ojcze nasz, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Bene nostrum quotidianum da nobis, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus. Et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a mal. Pan z wami, niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. I tak, kochani, dobiegła końca środowa audiencja z Ojcem Świętym Franciszkiem w okolicznościach szczególnych, jak już jesteśmy przyzwyczajeni w tym trudnym dla nas wszystkich czasie epidemii koronawirusa.